Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim z tej strony Tambo, nie tu i po dosyć długiej przerwie witamy się w Tugadce, a moim i waszym gościem będzie osoba, która o OSR-ach wie dosyć dużo. Więc pozostawię mu, żeby się przedstawił i powiedział, gdzie go można znaleźć. Cześć, z tej strony Bernie. Ja prowadzę bloga na Facebooku o nazwie Gryf i do niedawna współpracowałem z wydawnictwem Minor Games, którym wydawaliśmy razem z Oliwierem RPG. Pokrótce to w zasadzie najważniejsze rzeczy, które robię. O, można jeszcze wspomnieć, że jestem współautorem systemu The Lands of Lore, który już 2 lata temu ufundował się na Kickstarterze, i możliwe, że też będzie wydany kiedyś po polsku. Może to kiedyś to jest trochę bliżej niż dalej. Zobaczymy. A dzisiaj sobie porozmawiamy, do tych tytułów też wrócimy, bo to będzie też jedno z pytań. A dzisiaj sobie porozmawiamy o OSR-ach, ale pod kątem nie osób, które już grają w OSR-y, osoby, które znają OSR-y, tylko takie postaramy się zrobić takie jakby kompendium wiedzy, Q&A o OSR-ach dla osób, które chciałyby zacząć. I zaczniemy sobie od czegoś, co jest sztampowym, podstawowym pytaniem, czyli czym jest OSR i co oznacza ten skrót. No więc zaczynając od początku, old, cool, revival albo renaissance, jak niektórzy mówią. Ja nie jestem co do tego pewny, która z tych wersji jest jakby tą oficjalną. Chyba nie ma oficjalnej, bo to jest taki ruch oddolny przede wszystkim w naszym hobby w RPGach. A chodzi o to, żeby uchwycić znowu tego starego ducha grania na naszych sesjach, czy też w systemach, które teraz powstają, żeby było tak jak kiedyś, jak było za starych, dobrych czasów, kiedy pierwsze edycje D&D królowały. Nie wiem, czy to trzeba wyblurować, trademark. Najpopularniejszej gry RPG na świecie. No i zanim to poszło gdzieś tam w rejony takie dosyć skomplikowanych mechanik, nie? Kiedy życie było proste, życie mistrza gry może nie aż tak bardzo, ale życie graczy było zdecydowanie mniej skomplikowane i ich postaci nie żyły zbyt długo. No właśnie, bo jak mówimy o RPGach i osoby nie wiedzą, czym są OSR, no to mamy Zew Cthulhu, mamy Warhammera, mamy właśnie D&D, o których wspomnieliśmy, ale mówimy o nowych, na przykład o piątej edycji. A czym są OSR w tym wszystkim? OSR-y są po prostu, można by powiedzieć, pod gatunkiem RPG-ów, segmentem, czyli pewnym wycinkiem, który charakteryzuje się pewnymi założeniami, o których będziemy mówili za moment. I te założenia je odrobinę wyróżniają od reszty. No to właśnie, dochodząc do tego całego mięsa, do tego clou. Mamy sesję. Sesja OSR-owa. Co spotkamy na sesji OSR-owej, czego nie spotkamy na sesji w innym podgatunku? To spotkamy na sesji OSR-owej. Myślę, że raczej spotkamy się z prostszą mechaniką, która nie jest tak bardzo rozbudowana jak na przykład najpopularniejsze w Polsce systemy jak Zew Cthulhu czy Warhammer, czy właśnie piąta edycja D&D. Z prostą kartą postaci, najczęściej mającą mniej atrybutów, czasami nie mającą umiejętności, czyli ograniczoną w dużym zakresie, gdzie to gracz musi troszeczkę wziąć na siebie ciężar tego, jak prowadzić swoją postać, gdzie nie można się podeprzeć na każdy najmniejszy aspekt jakiejś czynności cyferką na karcie postaci, gdzie trzeba zagrać
samym sobą wpaść na przykład na jakiś pomysł, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Czasami często dosyć w ESR-ach nie ma czegoś takiego jak żadna spostrzegawczość. Często też mamy do czynienia z systemami, które są mocno śmiertelne i zachęcają graczy do tego, żeby uważali, gdzie ich postacie wchodzą, co badają, jak się zachowują. A to jest ciekawe, bo właśnie OSR to jest ten sposób gry, gdzie gracz i postać są dużo bardziej wspólne niż w innych sesjach, tak? Czyli to, co gracz ma w głowie, to jak będzie myślał o przeszukiwaniu, o tym, jak rozwiązać zagadkę, będzie miał wpływ, a nie sam rzutkością. No tak, i właśnie przygody do ESR-ów są tak projektowane, że na przykład idą postacie przez korytarz i leży szkielet, który ma powbijane na przykład jakieś tam strzałki albo ma zgniecioną czaszkę. To sygnalizuje, że tutaj prawdopodobnie jest jakieś zagrożenie. Może tym zagrożeniem być pułapka, ale nie ma tak, że o, rzucę sobie i mistrz gry mi, jak będę miał dobry wynik, powie, że tak, znalazłeś pułapkę, idziemy dalej. Nie, musisz opisać to, gdzie patrzysz, czego dotykasz, czy używasz do tego jakiegoś narzędzia, kijka, czegokolwiek, gdzie badasz, w jakiej pozycji to robisz i tak dalej. Musisz naprawdę wpaść na jakiś fajny pomysł, żeby przejść to wyzwanie, bo ono jest stworzone dla ciebie, a nie dla kostki, którą będziesz turlał. I to daje niesamowitą satysfakcję, jeżeli uda ci się takie wyzwanie pokonać. To powoduje, że przy stole jest dużo emocji. Właśnie, jak już mówisz o tych emocjach i do tego, że daje dużą satysfakcję, to też chyba w OSR-ach, co jest istotne, nie wolno przywiązywać się zbytnio do postaci. Tak, ale może nie w każdym OSR-ze, mam wrażenie. Ogólnie jest coś takiego, że jak mówimy OSR-y, to śmiertelne systemy. Tutaj mechanika jest bardzo niekorzystna dla postaci. Wystarczy rozpocząć jakąś walkę i od razu się umiera. Z jednej strony te zasady próbują wymusić to ostrożne zachowanie u graczy. Na zasadzie, ty wiesz, jakie jest ryzyko. Ty wiesz, że w tym systemie, w OSR-owym systemie, zazwyczaj nie grasz bohaterem. Nie grasz, to nie jest high fantasy, to znaczy to zależy od settingu, ale epic fantasy, hero fantasy, gdzie masz naprawdę mega dużo potężnych zdolności, gdzie za pomocą jakiejś zdolności umiejki jesteś w stanie wywrzeć duży wpływ na świat, to świat bardziej będzie wpływał na ciebie i ty będziesz reagować na to, jak świat na ciebie wpływa. Bo odszedłem troszeczkę od tematu. Umieralność jest spora. Trzeba się zazwyczaj zastanawiać, co robimy. Ale z drugiej strony mamy na przykład takie elementy jak tabele spotkań losowych i reakcji. Czyli w OSR-ze zazwyczaj, jeżeli spotkasz jakiegoś potwora, no, będzie to na przykład jakiś troll, to ten troll nie musi być od razu wrogo nastawiony. To też, myślę, wyróżnia właśnie OSR-y od innych systemów, bo ja sobie nie wyobrażam, na przykład grając w jakieś tam D&D, czy nie wiem, że w Cthulhu spotykamy jakąś tam istotę, która nie jest człowiekiem, że ona na przykład będzie przyjazna, nie? I może się to zdarzyć, jak scenariusz pewnie coś takiego przewiduje, albo mamy jakiegoś kreatywnego mistrza gry o nietuzinkowym podejściu, ale w OSR-ze to jest narzędzie, które jest na wyciągnięcie ręki dla każdego i to ma zachęcić do tego, żeby grać trochę inaczej. Spotykając takiego przyjaznego trolla, postacie będą zaskoczone. To jak to, on nie chce nas zjeść? I od razu masz jakąś fajną konwersację, jakieś interakcje między tymi postaciami, które nie są tylko walką. No właśnie, bo chyba, bo tu już poruszyłeś trochę to. To jest prawda, że OSR trochę tabelkami stoją. Dokładnie. Sporo tych tabelek i to nie tylko. O, kamera wyskoczyła. Dobra.
Bo to nie jest tylko tak, że mówimy o tabelach spotkań losowych, ale tabele mogą być na wszystko. Tak naprawdę, znaczy, do czego piję? Piję do tego, że mistrz gry przy OSR-ach chyba musi poświęcić dużo mniej czasu na przygotowanie sesji. Tak, przede wszystkim na przygotowanie sesji i też na nauczenie się zasad, bo jak już wspominaliśmy, często OSR-y mają prostsze, krótsze zasady. Mniej statystyk, mniej umiejętności, mniej jakichś takich rzeczy wspomagających narrację. No. A więcej tabelek, które właśnie pomogą mistrzowi gry zaaranżować jakieś fajne sytuacje już w trakcie gry na bieżąco w locie. OSR jest typowy, dobry OSR, zazwyczaj jest tak przygotowany, żeby też zaskakiwać mistrza gry. Bo zaskakiwanie siebie podczas sesji, nie tylko graczy, jest fajne. Nie wiesz, co się wydarzy, grając w OSR, nawet jako mistrz gry. W OSR-ach trudno jest reloadować wszystko. Jak powiedzmy w takich tradowych systemach często niestety taki mocny reload potrafi się zdarzyć, bo ludzie nie do końca nie rozumieją, jak prowadzić scenariusze i często traktują je po prostu jak coś wyryte w kamieniu. Boją się zaskakiwać, próbują przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje, nawet nadbudowują gotowe scenariusze sobie, bojąc się, że coś ich zaskoczy, więc sobie jeszcze oprócz tego, że muszą przeczytać scenariusz, to już jest dużym przygotowaniem, trzeba na to czas poświęcić, to jeszcze do tego dokładają sobie pracę w postaci próby przewidzenia, co może się wydarzyć. A jak się wydarzy coś, czego nie przewidzą, to często kończą w kropce. Dobry mistrz gry oczywiście sobie z tym poradzi. I sobie wybrnie z tego, i nawet może olać scenariusz, niech pozwolić się toczyć historii swoim własnym, naturalnym torem, którym powinna. A OSR od razu mówi: hej, tu nie ma złego toru, tu każdy tor jest dobry, a tutaj masz narzędzia, które pomogą ci się odnaleźć, pomogą ci kierować tym samochodem. To jest właśnie fajne w OSR-ach. Znaczy, tutaj nasunęło mi się pytanie, ale do niego wrócimy później, bo coś mi się nasunęło, ale załóżmy, mamy osobę, która będzie zachęcona, chce spróbować swoich sił w OSR-ach. Czy są jakieś elementy, które mógłby wprowadzić na sesję, które by spowodowały, że już mówimy, że to nie jest OSR? Czyli coś, co by spowodowało, że już nie mówimy o OSR-ach? To jest ten podchwytliwe trochę pytanie, bo ja bym powiedział tak, że u nas na naszym podwórku RPG-owym polskim, pewnie poza tym na świecie też tak jest. Są osoby, które twierdzą, że OSR to jest stricte to i to. Potem jest już ten new school, new SR, nie NSR i tak dalej. A dalej to już jest jeszcze coś innego. A ja myślę, że OSR-y są bardzo elastyczne. Można do nich dodawać, nadbudowywać je, tweakować, zmieniać. Że przynajmniej ja tak na to patrzę. Nie ma złego sposobu grania w OSR, bo właśnie OSR ma nas cofnąć do tego, jak było kiedyś, tak? Kiedyś, jak były jakieś pierwsze edycje DD-ków, gdzie nie było jeszcze tych rozbudowanych zasad i tak dalej, było dużo przestrzeni na własne pomysły, na home rule, na robienie tego po swojemu. Nie było przecież ten internetu, nie było tak dużo publikacji, filmików, podcastów, ludzi, którzy tłumaczą, jak mają grać inni. Tak? Każdy musiał robić to po swojemu, na swój własny sposób. I wracając do tych korzeni RPG, róbmy to na swój własny sposób. Bierzmy to, co nam się podoba w tych OSR-ach, dodawajmy do tego cokolwiek tylko zechcemy i to jest dobry sposób na granie w OSR. I nadal to jest OSR. Bo robisz coś pod siebie, a prosty system zasad
daje ci do tego miejsce, żeby tutaj coś zmienić, tutaj coś dodać, może coś odjąć. A jak masz duży, naprawdę rozbudowany system, który, nie wiem, ma 200 stron samych zasad, zmienisz coś i już ta machina, która była dobrze naoliwiona, może nie działać tak, jak autor miał na myśli, nie? I dlatego w OSR-ach często mamy taki dopisek, nie we wszystkich, ale rób co chcesz z tymi zasadami, zmieniaj je, dodawaj, tweakuj. Właśnie fajne w OSR-ach. No tutaj dochodzimy do tego, co ja często powtarzam, klucz we wszystkich rozmowach. Pamiętajmy, że RPG mają być rozrywką i nie są wykute w kamieniu, więc no nie ukrywamy, to jest zabawka, tak? RPG to jest po prostu zabawa. OSR-y są moim zdaniem dobre dla początkujących. Nie wiem, czy to już ten punkt, gdzie powinniśmy to powiedzieć, ale zawsze warto o tym mówić. To jest dobry sposób na granie dla osób, które chcą zacząć. Tak, to też testowałem przy niektórych moich znajomych, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z RPG-ami i się sprawdzało. Ale do tego dojdziemy, bo teraz takie teoretycznie proste pytanie, a tak naprawdę podchwytliwe znowu. Dla kogo są OSR-y? A dla kogo nie? No to powtórzę się Dla sam z siebie. Dla początkujących. osób, które chcą zacząć dopiero przygodę z RPG-ami, a boją się kobylastej, wielkiej książki z mnóstwem zasad. Ja, jak sobie przypominam, pierwsze moje spotkania z RPG-ami, gdzie nikt inny w mojej bańce nie prowadził, sam musiałem odkryć RPG i powiedzieć znajomym: hej, hej, zobaczcie. To jest fajny sposób na spędzenie czasu. Musiałem poprowadzić jakiś system. I pierwsze moje sesje to było trochę odbicie się od ściany, bo mimo że chciałem jak najbardziej się tych zasad nauczyć, jakiegoś grubszego systemu, od takich chciałem zacząć, to gdzieś tam zapominałem o pewnych zasadach i wychodziło to dziwnie. Wskoczyłem na głęboką wodę, że tak powiem. Warto zacząć od czegoś mniejszego. Ale nie tylko dla początkujących są OSR-y. Myślę, że wytrawni gracze chętnie sięgają po też takie systemy. Czy w ogóle można mówić, że dla kogoś nie są? Znaczy, wiesz co, Może. chyba można, bo nawiązaliśmy do jednej rzeczy, bo wspominałeś o tym, że często mistrzowie gry na przykład boją się być zaskakiwani, nadbudowują sobie coś. OSR wymagają jednak tej improwizacji często. No okej, okay. To tak to ujmując, jeżeli ktoś ma naprawdę spore problemy z improwizowaniem i bardzo nie lubi być zaskakiwany podczas sesji, lubi mieć wszystko przemyślane, a jego gracze to akceptują, że na przykład te scenariusze są takie, że gramy w przygodę jakąś, tak? I po prostu będziemy podążać nurtem tej przygody, który tutaj nada nam mistrz gry. Spoko, spoko, można zawsze korzystać z innych gier, które dają te swoje ramy troszeczkę inaczej niż OSR-y. Jak najbardziej. OSR-y są dla tych, którzy lubią to, co OSR-y w sobie mają fajnego, a nie są dla tych, którzy nie lubią ich wad, bo OSR-y też mają swoje wady, jak każde inne gry. To nie mówimy o jednej mechanice, tylko o wielu różnych tytułach. Każdy ma swoje jakieś tam bolączki, mankamenty. Może się okazać na przykład, że spróbujemy 10 OSR-ów i 9 na 10 nam nie podchodzi i się zrazimy do OSR-ów. Uznamy, że to nie jest nasz styl gry, który preferujemy. Czyli jeżeli lubisz grać inaczej, nie graj w OSR-y, to ci nie odpowiada. No kiedyś bym powiedział jeszcze pewnie, że OSR nie są dla osób, które lubią jakiś rozbudowany świat, chociaż dzisiaj ilość settingów do OSR-ów bardzo rozwiniętych jest tak dużo, że chyba ten argument już też odpada. Tak, myślę, że chyba obecnie to jest taki trochę przestarzały argument. Tak. No i właśnie, dochodzimy jeszcze do... jeszcze jednej rzeczy, która może... Ewentualnie kogoś odstraszyć, a my możemy. O, ja też mam jedną rzecz jeszcze do dodania. To kto pierwszy? Dawaj, dawaj. Myślę, że jeżeli ktoś szuka w systemie wsparcia takiego mocno narracyjnego, w mechanice,
to w OSR-ach tego nie znajdzie. Na przykład systemy pod silnika PBTA zdecydowanie lepiej by mu w tym pomogły. No, Takich troszkę się tutaj uzupełniliśmy, konkretnych. bo się chciałem o to zapytać, czy OSR to gry, gdzie głównie jednak, brzydko mówiąc, tak stereotypowo penetrujemy lochy i zabijamy potwory, czy jednak jest szansa na jakieś relacje ludzkie? To, co powiedziałeś, to jest taki stereotyp, który się Właśnie. utrzymuje. I właśnie będziemy raczej rozmawiać o tym przez pryzmat tego, że to jest stereotyp, że to nie jest do końca prawda, że tak jest. Że oczywiście można się skupiać tylko na lochołożeniu, ale można też inaczej grać w te OSR-y, tak? Ale z grubsza one nie wspierają jakoś, zwłaszcza mechanicznie, relacji między bohaterami, nie wspierają samej fabuły, jak ona ma się tam rozwijać i kręcić. Tutaj fabułę tworzymy my, jako mistrz gry, gracze, i ona wynika wyłącznie z tego, jakie decyzje raczej podejmujemy. Jaki punkt wydamy sobie odci, czy tam jakiś ruch właśnie, jak to bywa PBTA, to tego tutaj nie ma. Ale nie, kategorycznie nie zabrania nam to eksplorować wątków bardziej takich interpersonalnych pomiędzy postaciami, pomiędzy bohaterami niezależnymi, wręcz przeciwnie, w OSR-ach powinno się to robić. Przecież te tabelki, o których wspominałem, na spotkania losowe, właśnie zachęcają do tego, żeby wprowadzać przyjazne nam postacie albo wrogie. Może to nie jest jakieś szerokie spektrum, ale jakiś punkt wyjściowy, tak? Bo przyjazny to może być. To nie musi być po prostu przyjacielski, nie? To może być lojalny, to może być zauroczony, to może być cokolwiek, nie? Sobie tam wymyślimy. Znaczy, cieszę się, że to poruszyliśmy, bo o tym się dużo mówi, że właśnie OSR to jeżeli chcesz sobie powalczyć ze smokami czy coś, to wtedy są OSR. Ale mówię o tym, że relacje międzyludzkie to nie potrzebujemy mechaniki do tego, żeby te relacje tworzyć i w każdej grze możemy sobie nadbudować relacjami dużo, więc. Tak. A poza tym walka w OSR-ach, gdzie OSR tak naprawdę zniechęca do rozwiązań siłowych. Często. Przecież no, na przykład taki fomor. No łatwo można zginąć, tak? Po prostu na zderzenie centralne, że tak powiem, władować się w jakiegoś potwora. Raczej trzeba unikać machania mieczem w większości OSR-ów. No co grałem w OSR, to częściej uciekałem niż walczyłem. Więc coś w tym jest. Pokusić się o to stwierdzenie, że właśnie OSR zachęca, żeby rozwiązywać problemy inaczej niż walką. O, tutaj muszę też dodać na pewno, że jeżeli lubicie zagadki, łamigłówki, to skorzystajcie z OSR-ów. To może być fajny rodzaj RPG-ów dla was. Ja porównam to do D&D. Jak zdarzyło mi się grywać, nie ukrywam, że to nie jest mój preferowany system. To często dochodziło do takich dwugodzinnych walk, gdzie po prostu jest młyn. Rzuca się czary, czela, pozycjonowanie, walka, 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 walka. Po prostu 100% taktycznej walki. A w OSR-ach na przykład sytuacje, gdzie próbują postacie jakiemuś potworowi miłosny eliksir podrzucić do pożywienia, nie? Więc tak, zdecydowanie ciekawsze pomysły, zwłaszcza z głowy graczy samych, wychodzą jak grywam w OSR-ach. Ale cieszę się, że poruszyłeś temat dedeków, bo troszeczkę chciałem też do tego nawiązać. Moją osobistą taką preferencją jest, że ja rzadko używam map taktycznych, siatek i tak dalej, nie za bardzo lubię. Czy w OSR-ach są one potrzebne?
czy właśnie wręcz przeciwnie. Już trochę nawiązałeś do tego, raczej znam odpowiedź, ale żeby ona wybrzmiała. Nie są potrzebne, odpowiadając na pytanie, ale mogą się przydać. Więc tutaj ta kwestia jest do wyboru, do koloru. Tylko właśnie to jest to, że nie są potrzebne. Więc jeżeli tego też Ale nie się są potrzebne. obawiacie, to też nie jest problem. No i dochodzimy do momentu, co bardzo dużo osób bardzo lubi, czyli posłuchajmy sobie o tytułach i o RPGach. I chciałbym to sobie podzielić na takie trzy segmenty. Bo chciałbym to sobie, najpierw taki jeden segment to są RPGi dla początkujących. Co byś polecał? Tylko najpierw chciałbym takie darmowe, małe, później takie, które już kosztują, ale są fajne dla początkujących, a później reszta, które polecasz. Po polsku, po angielsku. To z darmowych małych ja polecę Knave'a, Wydaka, po polsku został przetłumaczony przez Snared Spirens. I polecę też Durfa, którego ja przetłumaczyłem i którego można za darmo pobrać na moim itch.io. Myślę, że to są bardzo dobre dwie gry, od których można zacząć. Zresztą, jeżeli was Durf ciekawi, to u nas na kanale jest i sesja, i wytłumaczenie zasad. Znaczy, tłumaczenie zasad, to nie ma ich za dużo, ale macie to w formie filmu. Więc Durf tak, Durf się stanowi... Proste zasady bardzo... W Wydaka nie miałem okazji pograć, szczerze mówiąc. A w Durf bardzo często mi się przydawał. Kiedy spotykałem się ze znajomymi nie w domu, nie w łąkach stołowych, tylko pojechaliśmy do kogoś, byliśmy na dworze, czy tak dalej, mam wakacje, no to ilość tych zasad, czyli prawie, że ich brak, bo ich jest bardzo malutko, idealnie się sprawdzą. No, ale muszę tu zaznaczyć, że żeby zacząć, bo to nie są takie, powiedzmy, hardkorowe OSR-y, takie na przykład retroklony, nie? Czyli jakieś już nie dedekoidy, ale takie próbujące klonować, czerpać z tego, co te pierwsze dedeki robiły. Tutaj mamy do czynienia z takimi bardziej nowoczesnymi, troszeczkę minimalistycznymi RPG-ami, Durf czy właśnie Knave, gdzie mamy mniej statystyk, gdzie te zasady naprawdę zostały uproszczone do bare minimum i dlatego one są takie fajne dla osób, które chciałyby zacząć w ogóle w RPG-i czy tam w OSR-y, a jak im się spodoba, mogą sięgnąć po troszeczkę bardziej zaawansowane tytuły. No dobra. Czyli to sobie weźmiemy do segmentu zaawansowane, a teraz powiedzmy sobie o fajnych tytułach dla początkujących, ale już kosztujących, nie darmowych. To co byś polecił? Ciśnie mi się po prostu na usta, żeby polecić Fomora, którego razem z Minor Games wydaliśmy. Znaczy, to była delikatna sugestia, żebyś już wspomniał o swoim systemie. Ale to nie jest tylko i wyłącznie Fomor. Jest dużo, dużo, dużo fajnych gier. Ale to może troszkę tylko... Takich troszeczkę dobrych nadal dla początkujących, ale nadal niezaawansowany system mechaniczny. Tak. Za który trzeba coś tam jednak zapłacić. No OSE myślę, że też jest fajnym wyborem. Po polsku była edycja, nie wiem czy jest, chyba już nie jest dostępna. Z drugiej ręki pewnie byście musieli poszukać. Pewnie tak, ale nadal można po angielsku sobie sięgnąć, do czego też zachęcam. Nie ma się czego bać, jeżeli tylko troszeczkę znacie ten angielski, czy się wspomóc trochę. Przecież tyle dzisiaj rozwiązań jest tych tłumaczy i online i w ogóle. A jak ktoś zna w ogóle angielski, to sięgać po angielskie tytuły też. Oczywiście wspierać polskich wydawców, ale nie bać się, bo po prostu otwiera się świat przed wami wtedy i możecie naprawdę wybierać się ze wszystkiego. Ale jak już wspomniałeś i widzę, że nie chcesz za bardzo mówić, ale ja cię pociągnę za język, to powiedz mi, o czym jest Fomor? Jak się gra w Fomor?
O, właśnie, FOMOR jest OSR-em też takiej późniejszej generacji, się mówi, trzeciej, czyli uproszczonym dosyć mocno, gdzie mamy nieskomplikowaną mechanikę, szybką do nauczenia się, dużo różnych tabelek losowych, tak jak wspominaliśmy, bardzo potrzebnych, by uchwycić tego ducha staroszkolnego grania. W środku jest przykładowy bestiariusz, przygoda do rozpoczęcia pierwszej sesji, może nawet dwóch pierwszych sesji, w zależności od ich długości. A pod względem mechaniki, czy statystyki plus życie, proste rzuty oparte na 2K6. Z mechaniką roll under, czyli trzeba wyrzucić niżej, żeby zdać ten test. Oczywiście nasze statystyki nie są tam za wysokie, więc raczej próbujemy unikać tych rzutów, próbujemy wymyślać fajne sposoby, błyskotliwe sposoby na rozwiązanie problemów. I FOMOR mechanicznie to nagradza, bo on jasno mówi, że jeżeli pomysł jest fajny, jeżeli pomysł jest sensowny, to on się udaje automatycznie. Więc tutaj już z mistrzem gry trzeba przedstawić swoje argumenty, czemu ten pomysł jest akurat dobry, jakie są kroki, na które składa się nasze działanie. I dochodzimy do takiej dyskusji. To jest fajne, to lubię też w RPGach, gdzie oczywiście mistrz gry ma ostateczne słowo, no, bo w tym stylu grania potrzeba jednak kogoś, kto będzie tym wszystkim, może nie zarządzał, ale trzymał w ryzach. Co więcej, przeciwnicy w FOMORze charakteryzują się taką mechaniką zagrożeń. I to jest, myślę, taka najbardziej innowacyjna i oryginalna rzecz, jeżeli chodzi o ten podręcznik. To działa mniej więcej w ten sposób, że jeżeli dany przeciwnik ma ileś tam zagrożeń, na przykład jedno albo dwa, to one występują w określonym typie i ten typ odpowiada jednej z trzech naszych statystyk. Jeżeli my działamy na tego stwora tą statystyką, której dotyczy zagrożenie, to albo my ranimy go, albo on rani nas. Oczywiście to nie musi być krzywda taka fizyczna, no ale przeciwnicy też mają punkty życia, więc wiadomo, o co chodzi. Chodzi o walkę najczęściej. I kończąc tylko, jeżeli przeciwnik nie ma zagrożenia w typie, w jakim go na niego wpływamy, to nam się automatycznie udaje. Więc Może znajdziemy jakiś setting, czy świat jest do stworzenia przez mistrza gry? FOMOR jest w pełni uniwersalny, chociaż sugeruje, w jakim settingu możemy w nim prowadzić rozgrywkę, ale taki głębszy setting znajdziemy w przygodzie, która jest wydana do FOMORa, Lochu Zapomnianego Króla. To jest duży, mega loch, no, ponad 2 razy grubszy od samego podręcznika. Mamy tam 10 poziomów tego lochu, bardzo dużo pomieszczeń. To jest przygoda na całą kampanię, na wiele sesji. Powiedziałbym, no, co najmniej kilkanaście, żeby tutaj przejść te wszystkie lochy, znaleźć skarby, bo pomoże leveluje się właśnie zdobywając złoto, więc jasno mówi, co postacie powinny robić, żeby zdobywać poziomy, żeby levelować, żeby się wzmocnić, rosnąć w siłę i móc penetrować lochy coraz głębiej, ich czeluście i zagrożenia, które tam czekają. Oczywiście dla wszystkich zainteresowanych w opisie dam wszystkie linki, gdzie szukać tytułów, o których mówimy. Ja sobie tak myślę jeszcze Oczywiście. o systemie Jeszcze dla... dodam. Może będziemy jeszcze nadal o FOMORze mówić teraz? Przejdźmy Jeżeli dalej. masz coś jeszcze do powiedzenia, to chętnie, bo sam jestem zainteresowany, chętnie pomogę.
to może wspomnę, bo rozmawialiśmy o ogólnie płatnych systemach ESR-owych. To na przykład na polskim rynku mamy jeszcze Zabić Smoka I to od chciałem właśnie Wojtka. wspomnieć o Zabić Smoka. I ja napisałem przygodę do Zabić Smoka. Jest dostępna za darmo, można ją pobrać. Chyba starter do Zabić Smoka jest darmowy, no ale tą grę można kupić, nie? Ona jest w pudełku wydana, fajnie. Zestaw pudełkowy jest świetny. Jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o zawartość do ceny. Ma taki, no powiedzmy, troszeczkę, żeby nie powiedzieć dziecinny, ale prosty styl rysunków. W Fomorze poszliśmy w taki mroczny, taki odręczne, te tuszem rysowane ilustracje przez naszego artystę Wiktora Koźlickiego. W Zabić Smoka mamy trochę taki bardziej abstrakcyjny, uproszczony, kolorowy styl, co kto lubi. Tak czy siak jest bardzo fajny. Tylko że Fomor jest moim zdaniem lżejszy mechanicznie, zdecydowanie. Więc może nawet jest prostszy dla ludzi, żeby zacząć. Znowu Zabić Smoka, oprócz tego, że jest dobrym OSR-em, wprowadza mechaniki badania lochu. Tego nie ma w Fomorze. Przez to jest troszeczkę cięższy do rozkminienia, bo trzeba się nauczyć, jakie są tam możliwości. Ale jak ktoś lubi taktycznie bardziej chodzić po lochu, to Zabić Smoka może być fajne. A jeżeli ktoś bardziej woli pójść na żywioł, bardziej interesuje go takie klasyczne podejście, to Fomor jest super. Znaczy to jest ta wizualia Zabić Smoka jeszcze z jednego powodu mi pasowały, po co jako nauczyciel. To jest to, że bez trochę jeszcze bardziej upraszcza mechanikę Zabić Smoka, ale z dzieciakami się sprawdza. Z racji właśnie tego, jak jest wizualnie. Zresztą Tak, bo tam jeszcze był taki w tym pudełku, był taki zestaw takich jakby pędzli. tekturowych, tak. Tak. Więc to się świetnie sprawdza z dzieciakami, tym bardziej, że są te malutkie karty postaci, wszystko jest jak troszeczkę serial animowany, więc tak, to jeżeli byście chcieli na przykład spróbować zagrać z dzieciakami, to nie musicie też wprowadzać wszystkich mechanik grając, to jak najbardziej się sprawdza. A do Fomora też, tak jak ja dobrze to będę wspominał, są wszystkie linki w opisie. I dochodzimy do... No tak? Coś jeszcze chciałeś dodać do tego segmentu? Nie, w zasadzie to fajnie to podsumowałeś, tak. Pomor Trzeci segment może to bardziej stawia zaawansowane. na. Pomor może jeszcze dokończę, tylko tak stawia bardziej na płynność rozgrywki. Ta mechanika ma nie przeszkadzać, więc jej jest celowo jak najmniej. A Zabić Smoka eksploruje mechanicznie po prostu dochodzenie po lochach, nie? Co może tam odrobinę tego główkowania uruchomić podczas gry, ale coś ciekawego też, nie? No i trzeci segment, czyli dla osób, które... Oj, zaczekaj, bo kam... trzeci segment, czyli coś dla osób, które chciałyby już coś bardziej zaawansowanego. Co byś polecił? DCC, tak mi się wydaje. Dungeon Crawl Classic. Tylko, że to już jest księga dużych rozmiarów. Ewentualnie bardziej zaawansowanego. No teraz Ennis, przecież Shadow Dark wygrało. Też to nie jest zaawansowany system. Bardzo mechanicznie skomplikowany. To nie jest. Tak mi się wydaje. Polskich systemów to, w sensie wydanych po polsku, to Warlock, bo nie Tak. grałem i nie miałem okazji. Tego nie trzeba wycinać. Oczywiście, Warlock też można traktować. No też to jest w sumie taki no, brytyjski OSR. Chociaż mam wrażenie, że on
Tak lekko, to jest taki OSR, który lekko skręca w trad, odrobinę, tak mi się wydaje. Dużo ludzi mówi, że Warlock to jest uproszczony Warhammer i że Warlock trochę nie wspiera chodzenia po lochach. A czy w każdym OSR, że trzeba chodzić po lochach? No nie, bo mówiliśmy o tym, No że nie właśnie. trzeba. Więc oczywiście, moim zdaniem można Warlocka nazwać OSR-em. I jeszcze chciałem dopytać o system Lamentation of the Flame Princess. Z tym akurat nie miałem bardzo dużo do czynienia, ale słyszałem mega dużo dobrego. Dużo jest modułów fajnych do tego systemu. Słyszałem, że ludzie nawet robią sobie konwersję tych modułów, bo są po prostu bardzo fajne. A to też jest ważne, żeby system miał odpowiednie wsparcie jakiejś linii wydawniczej, jakąś przygodę, żeby ludzie chcieli w to grać. Jeżeli ludzie robią moduły swoje, to znaczy, że w to grają, to znaczy, że im się to podoba. Więc ja muszę po prostu tutaj bijcie w serce nadrobić trochę. No, u mnie też na półce czeka. Też puka. Wstydu, Tak, półka kupka. wstydu jest i czeka. A Rośnie i rośnie. dlaczego też o tym wspomniałem? Z tego powodu, żebyśmy jeszcze jedną rzecz poruszyli, o której nie wspomnieliśmy. Bo OSR troszeczkę się kojarzą, że OSR to fantasy. Ale czy zawsze? Nie, na pewno nie zawsze. Kojarzą się dlatego, że to wyrosło z dedeków. Gdzieś tam, chociaż dedekami już mało mają wspólnego, zwłaszcza te dzisiejsze OSR-y. Po prostu gdzieś ma takie korzenie, ale przecież mamy OSR-y science fiction. To jest chyba takie drugie najbardziej, taka konwencja popularna w OSR-ach. Mothership, Death in Space. No właśnie, wiesz co, twoja mina mówi wszystko o tym, co chciałem powiedzieć. Czyli No. jak ktoś z was po tej rozmowie będzie chciał się zagłębić w świat OSR-ów, zobaczy, jak to jest wielki świat. W sensie tych tytułów OSR-owych jest naprawdę dużo. Chociaż mam wrażenie, że wymieniając niektóre tytuły, już przekroczyliśmy linię, którą niektórzy nazywają OSR-em. Znaczy, tylko właśnie. Nie nadejdą czasy, kiedy ktoś będzie w stanie skategoryzować każdy tytuł pod jaki gatunek podchodzi. No, taka jest prawda. To jest tak samo jak w literaturze. No, nie jesteś w stanie skategoryzować. To jest spektrum. Pewne systemy mają, pewne rzeczy zaczerpują na przykład z OSR-ów. Czy to jest OSR wtedy, jak tylko na przykład coś tam zaczerpnie i przekształca? No, to wtedy ktoś się odezwie, to jest NSR, to jest ten New Wave. No, Coś tam, prawda? wydaje mi się, Na że przykład The Lands of Lore, moje, które tam cały czas tworzę, było ufundowane. Ja zaczynając chciałem zrobić OSR-a razem z Wiktorem. Co prawda w tej chwili to jest właśnie bardziej taki NSR, a tak naprawdę nie wiem, jak mógłbym to zakwalifikować, bo system jest mega dziwny. Troszeczkę wyłamuje się z tych sztywnych podziałów. Trad, OSR, coś tam, PBTA, prawda, i tak dalej. słuchając twojej wypowiedzi, no ja w OSR dużo nie grałem. Troszeczkę grałem, coraz bardziej się w to zagłębiam. No to ja mam wrażenie, że taki clue OSR-ów to jest uproszczenie mechaniki, dużo większa improwizacja i tak naprawdę rola graczy w pomysłach na rozwiązanie rzeczy, tych No, a przeszkód. ktoś inny powie, chodzenie po lochach, śmiertelność, ekspienie złotem, nie? I możecie dyskutować, nie? A ktoś inny powie, a dla mnie to wszystko, nie? Wszystko, co powiedzieliście, to jest właśnie ten duch, nie? A ktoś inny powie, gadanie jako postać, bez rzutów,
te rozmowy takie, nie, z NPC-ami i tak dalej. I najpiękniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że dla każdego z nich znajdzie się jakiś fajny tytuł. Tak. Obecnie to jest niesamowite, że mamy tak dużo gier, tak różnych gier, robiących różne rzeczy na wiele fajnych sposobów. Każdy w końcu znajdzie coś, co mu odpowiada. Tylko pytanie, czy ma siłę się przebić przez to, bo to zajmuje czas i tak trzeba kupić podręcznik. Trzeba go przeczytać, trzeba znaleźć czas, żeby spotkać się ze znajomymi, poprowadzić jakąś historię. Właśnie może OSR-y są trochę remedium na to, że w dorosłym, odpowiedzialnym życiu tak ciężko jest gdzieś tam znaleźć okazję, żeby sobie zagrać, bo odpadają ci rzeczy. Tak, odpada to, że trzeba, załóżmy, kupić podręcznik, bo jest dużo tytułów darmowych. Odpada ci to, że musisz przygotować przygodę. Odpada ci to, że musisz się nauczyć bardzo wielu skomplikowanych zasad. Odpada ci to, że tworzenie postaci to zajmie 2 godziny, że trzeba się umówić na sesję zero. Nie, możecie ruszyć z kopyta. Może OSR-y są odpowiedzią dla ludzi, którzy kiedyś grali bardzo dawno temu i pamiętają te chwile, kiedy mieli tak dużo czasu i spędzali całe wieczory, noce w piwnicy, grając, chodząc po lochach, a dzisiaj nie mają kiedy się spotkać i potrzebują czegoś szybkiego, prostego, co od razu ich wprowadzi w ten magiczny świat RPGowania. No i to mogliśmy dodać do właśnie tego, dla kogo są OSR-y, dla zabieganych ludzi jak najbardziej polecamy. No, ale tak podsumowując, to dla osób, które chciałyby zacząć, to po pierwsze to nie jest nic strasznego. Po drugie, tytułów jest naprawdę dużo i to po polsku i po angielsku. Też darmowych, ale płatnych, chociaż mam czasami wrażenie, że podręczniki do OSR-a, nie wszystkie, ale dużo jest tańszych od innych podręczników do RPG-ów. No, zazwyczaj są to mniejsze podręczniki. No Na też. przykład wydane w mniejszym formacie albo po prostu krótsze. I mam nadzieję, że troszkę wam tutaj rozwialiśmy kilka wątpliwości, jeżeli jakieś mieliście. Ja, jeżeli komuś z was nasunęły się jakieś pytania, zachęcam, żeby w komentarzach je pisać, bo coś czuję, że to nasza pierwsza, a nie ostatnia rozmowa, bo chciałbym troszeczkę zrobić taki, nie wiem, iluodcinkowy, ale taki cykl rozmów o OSR-ach, żeby na takie pytania odpowiedzieć, na które czasami trudno znaleźć w sieci odpowiedź, albo po prostu nie mamy czasu ich szukać, bo też tak bywa. Więc ja serdecznie dziękuję ci za rozmowę dzisiaj. Ja też bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za zaproszenie. Wszystkie linki macie w opisie. Zapraszam do zapisywania pytań w komentarzach i do zobaczyska. Hejo. Cześć.